cechą charakterystyczną czasów ostatecznych są różne fałszywe objawienia, zagubienia teologiczne, herezje, sekty itd. To nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Chrześcijaństwo przyniosło przesłanie, że człowiek jest człowiekiem, czyli że jest zarazem duszą i ciałem, że to jest nierozerwalne. W piekle, tym co się nazywa piekłem przed zmartwychwstaniem, przyjdzie szatan i zacznie się znęcać nad tym człowiekiem. Zobacz, co straciłeś, jesteś teraz ślepy, głuchy, sam i ta samotność będzie ci długo towarzyszyć. Życie po życiu z katolickiego punktu widzenia nie istnieje i wszelkie takie przekazy są no, nieprawdziwe, robią nam wodę z mózgu i nie należy brać ich pod uwagę. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj chciałem podjąć temat życia po życiu. Powiem dlaczego. To chyba tyle. Wystarczy, wiadomo o co chodzi. Zapraszam do subskrybowania kanału, dodawania kciuków w górę. To zwiększa oglądalność programu. A coraz trudniej z wolnością słowa, coraz więcej otacza nas kłamstwa i prania mózgów. No i tak, dlaczego zdecydowałem się mówić o życiu po życiu? Prawda? Dlatego, że taki program pojawił się w jednej z stacji prawicowych uchodzących za katolicką, dużych, co mnie zirytowało, trochę przeraziło. Żyjemy w takich czasach, że faktycznie można mówić, że to są czasy ostateczne, przypominają czasy ostateczne, bo cechą charakterystyczną czasów ostatecznych są różne fałszywe objawienia, zagubienia teologiczne, herezje, sekty itd. No i teraz życie po życiu, to od dawna gdzieś krążą te różne książeczki na ten temat, prawda, zeznania świadków, którzy przeszli śmierć kliniczną, ich dusza wyszła z ciała, widziała ciało leżące na stole operacyjnym, słyszała rozmowy, później przenosiła się gdzieś do nieba, czy w jakieś światło, widziała coś w tym świetle, później wracała do ciała. No i to nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, prawda? To powinniśmy mieć taką świadomość, wiara, że to jest jakoś, może być jakoś prawdziwe, jest oparta na braku wiedzy na temat struktury człowieka, budowy człowieka, tego czym jest dusza. No i zauważmy tu kilka kwestii, prawda? To znaczy tak, może zacznijmy w ten sposób, że dlaczego poganie byli zgorszeni chrześcijaństwem, bo to nie było tylko tak, że reagowali na chrześcijaństwo negatywnie, jakoś tam bez powodu, tylko byli zgorszeni. Byli zgorszeni, ponieważ oni twierdzili, że człowiek jest duszą, że jest duszą uwięzioną w ludzkim ciele, że będzie się ta dusza uduchawiać, wyjdzie z tego ciała, które jest więzieniem i stanie się Bogiem. Prawda? No i oczywiście wierzyli w związku z tym w reinkarnację, że może wyjść z jednego ciała i przejść do drugiego ciała po śmierci tego pierwszego ciała, albo nawet w innym wypadku. No i jest to niemożliwe, bo co przyniosło chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo przyniosło przesłanie, że człowiek jest człowiekiem, czyli że jest zarazem duszą i ciałem, że to jest nierozerwalne. Śmierć jest strasznym okaleczeniem, dusza sama jest bytem bardzo kalekim. Idzie do nieba, gdzie Bóg tej duszy towarzyszy, no jak nie pójdzie do piekła. gdzie Bóg tej duszy towarzyszy, ale ona jest dalej kaleka i stąd jest sens, jest prawda o zmartwychwstaniu. Prawda? Zmartwychwstanie polega na tym, że człowiek będzie znów człowiekiem, duszą i ciałem. Dlaczego dusza jest kaleka? Znaczy może jeszcze jedno dopowiedzenie świętego Tomasza z Akwinu, wielkiego doktora Kościoła, doktora powszechnego. Ktoś zapytał, i to było takie pytanie jak do Chrystusa skierowane w związku z tą monetą, prawda? Czy kogo mamy słuchać, Boga czy ludzi, co Chrystus odpowiedział, oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Takie podchwytliwe pytanie dostał święty Tomasz z Akwinu, kiedy pisał o tym, że dusza to jest byt kaleki, że czy w takim razie szczęście po zmartwychwstaniu jest większe niż w niebie. I to była taka pułapka, prawda? No bo jakby święty Tomasz powiedział, że większe, no to by jakby twierdził, że mniejsze jest w niebie. I święty Tomasz odpowiedział na to pytanie w ten sposób, szczęście po zmartwychwstaniu jest szersze. Bo to będzie szczęście oczu, uszu, smaku i tak dalej, i tak dalej. Dusza jest kaleka, bo nie ma oczu, nie ma uszu, nie ma żadnych władz i nie może niczego widzieć, ani niczego słyszeć, czyli niemożliwa jest sytuacja, że wyjdzie z ciała i będzie coś słyszeć i coś widzieć, bo ona już wtedy nic nie widzi, nic nie słyszy, bo jej władze człowieka są w ciele, władze poznawcze, władze wiążące człowieka z zewnętrzem, prawda? Czyli w niebie jest sytuacja, że Bóg może przyjść do człowieka i go pocieszyć, być z nim razem, a w piekle, tym co się nazywa piekłem przed zmartwychwstaniem, przyjdzie szatan i zacznie się znęcać nad tym człowiekiem. Zobacz, co straciłeś, jesteś teraz ślepy, głuchy, sam i ta samotność będzie ci długo towarzyszyć. No i wyjście duszy z ciała to jest śmierć. Śmierć jest wtedy, kiedy jest rozkład, czyli nie ma już żadnej możliwości powrotu. Czyli jeżeli ktoś opowiada o życiu po życiu, to o czym on opowiada? I teraz to nie jest tak, że jedyna interpretacja, bo może być tak, że ktoś się obudził po śmierci klinicznej i mówi, widziałem swoje ciało na stole operacyjnym, później widziałem światłość. To może być sen, to może być efekt zatrucia mózgu, niedotlenienia, efekt przyjęcia tych środków, które nas usypiają, to może być efekt działania szatana. To nie jest tak, że to musi być prawda i to nie jest prawda. To jest argument za reinkarnacją. To jest taki jakby jeden krok w stronę reinkarnacji. No, że jeżeli może wyjść z ciała i wrócić, to może wyjść z ciała i wrócić do innego ciała, prawda? No bo powiedzmy dusza wychodzi z ciała, a tu podmieniają ciało, prawda? I to co mówi, o czym wspominałem, Chabat Lubawicz, prawda? Że podczas Holokaustu dusze zamordowanych Żydów wychodziły z ciał i nie mogły wrócić do żydowskich ciał dzieci, powiedzmy, które się właśnie rodziły, bo za dużo tych dusz wyszło. Gdzieś musiały wrócić, no to wracały w ciała Polaków, no i teraz trzeba w Polakach budzić Żydów, bo pełno Żydów w Polsce, miliony Żydów w Polsce, którzy nie wiedzą, że są Żydami, bo są w ciałach Polaków. No także życie po życiu z katolickiego punktu widzenia nie istnieje i wszelkie takie przekazy są no, nieprawdziwe, robią nam wodę z mózgu i nie należy brać ich pod uwagę. Wiedzę na temat człowieka, na temat naszej wiary, na temat życia nadprzyrodzonego czerpiemy przede wszystkim z nauczania Kościoła, prawda? Bo ktoś powie, no z Ewangelii, tylko no nie robimy tak, że sami sobie analizujemy Ewangelię i wyciągamy wnioski, bo po pierwsze to jest zabronione przez Kościół, a słusznie jest zabronione, dlatego że to trzeba by ogarnąć całe Pismo Święte i mieć tą olbrzymią wiedzę, która jest jakby w otoczeniu tego Pisma, to jeden człowiek to nie jest do końca w stanie zrobić, plus trzeba znać języki oryginalne, prawda? Bo czytanie tekstu w tłumaczeniu to tak jakby się w ogóle nie czytało tekstu, bo to jest inny język, inny poziom, inne znaczenia i tak dalej. Więc czerpiemy wiedzę z nauczania Kościoła i czerpiemy wiedzę z tekstów doktorów Kościoła, którzy byli wybitnymi znawcami filozofii i teologii, i to ich wybitne znawstwo, to, że oni to ujęli w najlepszy sposób, potwierdził Kościół swym autorytetem pod natchnieniem Ducha Świętego, zaznaczając oczywiście przy okazji, co u tego doktora Kościoła należy przyjmować, a co nie, bo pamiętajmy, że tacy wielcy doktorzy Kościoła jak święty Augustyn czy święty Tomasz z Akwinu nie przyjmowali prawdy o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Wtedy jeszcze tego dogmatu nie było, ale nie przyjmowali i to był ich błąd, prawda? Też w pewnych sferach błądzili, także to też, czytając ich teksty, trzeba brać pod uwagę. Dziękuję bardzo.